Cześć, jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Wiosenny maraton dobiegł już końca i ogromnie każdemu z was dziękuję za ten wspaniały czas i za to, że mogłem spędzić go razem z wami. Mam także nadzieję, że w jego trakcie bawiliście się równie dobrze, bądź nawet lepiej niż ja. Być może kolejny maraton zrobimy w wakacje, a raczej na pewno zrobimy w wakacje. Dajcie znać, co sądzicie. A dzisiaj przychodzę do was z kolejną częścią waszej ulubionej serii, czyli zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Próg na dziś to 1100 ocen pozytywnych, po jego wbiciu kolejny materiał z tej serii pojawi się już w przyszłym tygodniu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to zostaw proszę subskrypcję, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. A tymczasem, moi drodzy, ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci. W kolejnych odcinkach z tej serii chciałbym opisać trochę dokładniej te pasty, o których opowiadałem te 2 lata temu. Te, które przynajmniej w mojej opinii zasługują, by opowiedzieć o nich trochę więcej. A zaczniemy od odcinka Dead Bart, zaginionego odcinka Simpsonów. Niestety nie udało mi się odnaleźć autora tej historii, a link do niej znajdziecie w opisie. Historia rozpoczyna się od następujących słów. Wiesz, że Fox ma dziwny sposób liczenia odcinków Simpsonów? Nie chcą liczyć kilku z nich. Przez to liczba odcinków jest niespójna. Powodem tego jest utracony odcinek z sezonu pierwszego. Znalezienie szczegółów na temat tego brakującego odcinka jest trudne. Nikt, kto pracował w tym czasie nad serialem, nie lubi o tym mówić. Z tego, co zostało zebrane w całość, utracony odcinek został w całości napisany przez Matta Groeninga. Podczas produkcji pierwszego sezonu Matt zaczął się dziwnie zachowywać. Był bardzo cichy. Wydawał się zdezorientowany i chory. Wzmianka o tym każdemu, kto był obecny, powoduje, że bardzo się denerwują i zabraniają ci kiedykolwiek wspominać o tym Mattowi. Po raz pierwszy usłyszałem o tym na imprezie, której przemawiał David Silverman. Ktoś z tłumu zapytał o odcinek, a Silverman po prostu opuścił scenę, kończąc prezentację o kilka godzin wcześniej. Numer produkcji odcinka to 7G06, tytuł to Dead Bart. Odcinek oznaczony 7G06, Morning Lisa, powstał później i otrzymał kod produkcyjny Dead Bart, aby ukryć jego istnienie. Po długich staraniach autorowi w końcu udało się odnaleźć zaginiony odcinek Simpsonów, a następnie obejrzeć go. Odcinek zaczynał się standardowo, jednak miał bardzo słabą jakość animacji. Pierwszy akt był dość normalny, ale sposób, w jaki zachowywali się bohaterowie, był nieco odmienny. Homer wydawał się być bardziej wściekły, Marge wydawała się przygnębiona, Lisa niespokojna, Bart szczerze żywił gniew i nienawiść do swoich rodziców. Epizod dotyczył Simpsonów wyruszających podróż samolotem. Pod koniec pierwszego aktu samolot startował. Bart wygłupiał się, jak można było się tego spodziewać. Samolot znajdował się wysoko nad ziemią. Bart wybił okno i został wessany. Chwilę później oczom autora ukazały się zwłoki Barta. Rzekomo zostały oddane w niezwykle realistyczny sposób. Wówczas akt pierwszy dobiegł końca. Kiedy rozpoczął się drugi, Homer, Marge i Lisa siedzieli przy stole, płacząc. Szloch trwał i trwał, stawał się coraz bardziej bolesny i brzmiał o wiele bardziej realistycznie z każdą chwilą. Wówczas, tu cytat, animacja zaczęła zanikać i jeszcze bardziej, gdy płakali, a w tle słychać było pomruki. Postacie ledwo można było rozróżnić, rozciągały się i rozmywały. Wyglądały jak zdeformowane cienie z przypadkowymi jasnymi kolorami rzucanymi na nie. W oknie pojawiały się twarze i po chwili znikały. Nigdy nie było wiadomo, jak wyglądają. Ten płacz trwał przez cały drugi akt. Akt trzeci wydawał się najbardziej niepokojący. Rozpoczął się od karty tytułowej mówiącej, iż minął rok. Homer, Marge i Lisa byli chudzi niczym szkielety i nadal siedzieli przy stole. Nie było śladu Maggie ani zwierząt.
Rodzina postanowiła odwiedzić grób Barta. Springfield było całkowicie opuszczone. W drodze na cmentarz domy stawały się coraz bardziej zrujnowane. Wszystko wyglądało na opuszczone. Kiedy Simpsonowie dotarli do grobu, ciało Barta leżało przed jego nagrobkiem, wyglądając dokładnie tak, jak pod koniec pierwszego aktu. Wkrótce kamera zaczęła zbliżać się do twarzy Homera, a odcinek dobiegł końca. Co ciekawe, inne nagrobki na cmentarzu należały do innych postaci z Simpsonów, wszystkie z datami śmierci. I co interesujące, każdy z nich rzekomo zmarł tego samego dnia. Jest to naprawdę niepokojąca historia i naprawdę ciężko było mi ją czytać. Co wy o niej sądzicie, napiszcie w komentarzach. A teraz przyszedł czas na absolutny klasyk, a zarazem moją ulubioną creepypastę należącą do nurtu zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Mianowicie mowa tu o Save Siuboma z Kalmara. I tak to pierwsze słowa mimo wszystko wolałbym wypikać. Spędziłem chwilę czasu w celu odnalezienia autora tej opowieści, jednak na próżno, nic nie udało mi się znaleźć, zatem autor pozostaje nieznany. Jeżeli wy wiecie coś w tej kwestii, to napiszcie mi o tym w komentarzu na dole. Historia zaginionego odcinka SpongeBoba rozpoczyna się następującymi słowami. Byłem na stażu w Nickelodeon Studios w roku 2005. Miało mi to zapewnić dyplom z animacji. Oczywiście było to darmowe, tak jak większość praktyk, lecz musiałem wykonywać część roboty, jak parzenie kawy i tym podobne. Nie zrobi to wrażenia na dorosłych, ale dla dzieciaka, takiego jak ja, było to duże wyzwanie. Od czasu, kiedy pracowałem bezpośrednio z redaktorami, animatorami, miałem dostęp do najnowszych odcinków jeszcze przed emisją. Studio wypuściło niedawno film o SpongeBobie i było trochę wyczyszczone z pomysłów. Dlatego, że produkcja sezonu się opóźniła, jednakże serię opóźniał też pewien problem z pierwszym odcinkiem. Ja i dwóch innych stażystów siedzieliśmy w pokoju wraz z animatorami i dźwiękowcami. Przygotowywali ostatnie kadry i kiedy skończyli, otrzymaliśmy kasetę, która miała być odcinkiem Kraboburgerofobia. Skupiliśmy się wokół ekranu. Jako, że nie była to wersja ostateczna, animatorzy umieszczali w niej wiele lubieżnych dowcipów, jak tytuł House Guest Doesn't Work, zamiast Luli, Luli Małżyku, gdzie SpongeBob i Patryk adoptują morską muszelkę. Nie jest to bardzo zabawne, ale potrafię wywoływać lekki uśmiech, dlatego też nie zdziwiłem się, gdy ujrzałem tytuł Powsiłmowa z Kalmara. Odcinek rozpoczął się od Skalmara, który ćwiczył grę na swoim klarnecie, wydając przy tym kilka fałszowych dźwięków. Chwilę później usłyszeliśmy głos SpongeBoba zza kadru. Skalmar przestał grać, podszedł do okna i ucieszył swojego sąsiada. Wówczas ten wybrał się do Sandy wraz z Patrykiem. Chwilę później, po klasycznym dla SpongeBoba bąbelkowym przejściu, ujrzeliśmy Skalmara grającego na swoim koncercie. Wówczas sprawy poczęły zmierzać w niewłaściwym kierunku. Niektóre klatki powtarzały się, mimo faktu, iż dźwięk grał bez zarzutu. Po zakończeniu występu na sali rozlega się charakterystyczne bu. Jednak, jak określił sam autor, niestandardowe bu. Bu, z którego iście wylewa się złość. Co zaskakujące, SpongeBob siedzący w pierwszym rzędzie także wyrażał swoją dezaprobatę. To, co odróżniało tę scenę od normalnej kreskówki, to oczy, które tutaj wyglądały jak żywe. Następnie akcja przeniosła się do domu Skalmara. Obłynos siedział na łóżku w tle nocnego nieba za oknem. To, co było tutaj najbardziej niepokojące, to fakt, iż scena ta była całkowicie pozbawiona dźwięku. Trwało to około 30 sekund, kiedy to Skalmar położył swoje macki na oczach i cicho zawył. Dźwięk wydawał się być bardzo prawdziwy, realistyczny. Jak określił sam autor, ekran zaczął powoli przybliżać się do jego twarzy. Było to bardzo powoli, różnicę można było zauważyć dopiero między 10 sekundami. Szloch staje się coraz głośniejszy, z coraz większą dozą gniewu i bólu. Następnie ekran drga lekko, a potem wraca do normalności. Płacz staje się coraz głośniejszy i dosadniejszy, jakby nie wydobywał się z głośników, tylko Skalmar stał wraz z nami w pokoju. Nie istnieje jeszcze sprzęt, który mógłby emitować takiej jakości dźwięk.
Następnie szloch ucichł, przerodził się w śmiech, a w tle słyszalny był niezidentyfikowany dźwięk. Po około 30 sekundach ekran gwałtownie drgnął, a coś w nim błysnęło. Wówczas jeden z animatorów przewinął akcję do momentu błysku. Wówczas ukazał się obraz ramca swego dziecka, które pozbawione było położu, a właśnie w tle było widać odbicie fotografa. Jednak, jak twierdzi sam autor, nie wyglądało to na zdjęcie policyjne. Wydawało się, że to ów fotograf wyglądał z dziecko. Kiedy odcinek powoli zbliżał się do końca, z oczu Skalmara wylewała się krew. Wyglądało to bardzo realistycznie. W tle coraz częściej przewijały się makabryczne obrazki. Każdy kolejny był coraz mroczniejszy od poprzedniego. Wkrótce, na sam koniec, wszystko ustało. Zgromadzeni przed ekranem ujrzeli Skalmara oraz usłyszeli głos mówiący: zrób to. Skalmar powoli przystawił sobie pistolet do skroni i strzelił. W trakcie tej sekwencji w tle słyszalny był przerażający śmiech. Ostatnie 5 sekund filmu pokazywało nam to, co zostało po obłynosie. Cała sprawa została zgłoszona prezesowi. Domagał się odpowiedzi na to, co się stało. Nie wierzył naszym opowieściom, więc puściliśmy film na nowo. Ów obraz utkwił w mojej głowie na zawsze. Śledztwo wykazało, że pliku nie modyfikował nikt z pracowników, a utworzony został około 24 sekundy przed naszym seansem. To około pół minuty za późno. Wszystkie programy nie wykazywały niczego szczególnego, lecz my wiedzieliśmy, że coś było nie tak. Prowadzono też śledztwo w sprawie tych zdjęć, lecz nie zostały wysnute żadne wnioski. Żadne dziecko nie zostało na nim zidentyfikowane, ani nie udało się ustalić tożsamości fotografa. Nigdy wcześniej nie wierzyłem w zjawiska tego typu, lecz od tego momentu podchodzę inaczej do takich spraw. Historia ta już dawno zapisała się jako klasyka creepypast. Jestem zdania, że dużą rolę odegrał w tym pewien film zamieszczony na YouTube 3 czerwca 2013 roku, który rzekomo prezentuje właśnie zaginiony odcinek. Został on tutaj także określony mianem Red Mist i szczerze ta wersja dość mocno różni się od tego, co pokazano nam w creepypaście. Lecz nadal jest to dobre ukazanie makabrycznych obrazków, które to mogliśmy jedynie kreować w naszych myślach podczas czytania tej historii. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku i bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Początkowo miał być to remake mojego pierwszego filmu z tej serii, który kiedykolwiek stworzyłem. Chyba był to czerwiec 2019 roku i kiedy czytałem dokładnie opowieść Żałoba, stwierdziłem, że nie wytrzymam. Ciężko mi jest mówić o takich rzeczach bez rozklejania się, więc Żałobę podmieniłem na odcinek Ted Bard. Samą Żałobą zajmiemy się za jakiś czas. Szczerze, nie bardzo lubię tę pastę, jest naprawdę okropna. Jeżeli ten odcinek się spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę. Pamiętajcie, że próg na dziś to 1000 ocen pozytywnych. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj także ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a jestem pewien, że na 100% nie pożałujesz tej decyzji. Jeszcze nim skończymy, chciałbym cię serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także przede wszystkim na mój serwer Discord, gdzie to możesz popisać z wieloma cudownymi osobami, a także ze mną. Serdecznie cię tam zapraszam. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Argus Filch Norris, Alicja Tichonow 21K, Lightning Lord, a także Natalia Paciorek. Pozdrowienia są do was serdecznie, was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!